Bunty! Jeszcze więcej buntów! Oraz kraj totalnie w płomieniach. To i wiele więcej w dzisiejszym odcinku. Witam drogich imperialistów, tutaj Lukas i przedstawiam wam Polan pod dowództwem Leszka II Piasta. Polanie są jedynymi katolikami we wsi. Myślę, że imperialiści wiedzą, co za tym się kryje. Tak, macie rację. Będziemy dążyli do utworzenia jednej wielkiej, szczęśliwej katolickiej rodziny. No ale jak to z każdą rodziną, najlepiej się wychodzi na zdjęciach, więc tutaj na przykład nienawidzą nas Wiślanie, Prutenia oraz Mazowsze, no, którzy postrzegają nas jako rywali. Nie wiem czemu. Szczęśliwie misje Polan opierają się na dziedzictwie Lecha, czyli zjednoczeniu wszystkich polskich plemion pod jedną wspólną koroną Polski oraz jedną wiarą. Ideę Polan mamy też całkiem niezłe, zmniejszona agresywna ekspansja, stabilniejszy kraj, zmniejszone koszty korowane, dodatkowa siła misjonarzy, więcej wojska, więcej pieniędzy, więcej wszystkiego. Więc można powiedzieć, że w tej rodzinie jesteśmy całkiem uzdolnionym dzieciakiem, który ma zawsze rację, a to reszta dookoła się myli. No ale przejdźmy do łączenia naszej tutaj rodziny. Potrzebujemy 5 prowincji, żeby móc żądać więcej i żeby nasze dziedzictwo Lecha było brane pod uwagę. Zadbajmy o powód odwiedzin naszych bliskich. No przecież tak nie wypada bez zapowiedzi wpadać. Dorekrutujmy wojska, bo przecież im nas więcej, tym weselej. Jak widać, Leszek też odebrał edukację. No i zmarł. Chyba nie chciał być przywódcą naszej bandy. No ale to miała być Polska piastowska, więc chyba reset. Round 2. Fight. Leszku, wybieram cię! Na naszej drodze napotkaliśmy Morawę jako naszego wspaniałego sojusznika. Wybieramy się na początku do Wiślan oraz na Śląsk, ponieważ mają wzajemne tutaj relacje. Więc jak wpadniemy do jednego, to i wpadniemy do drugiego. Jednego zrobimy wasalem, a drugiego podbijemy. No to czeka nas wspaniałe spotkanie we troje. Puk, puk, kto tam? Polanie. Nasze spotkanie zaczynamy od totalnej anihilacji wojsk śląskich. Następnie przechodzimy do karpet siege'owania wszystkich ich prowincji. Nie wiem czemu Wiślanie tutaj jakoś bardzo powoli zbierali się na imprezę. Wręcz ich nawet tutaj nie było za bardzo. Armię najemną wysłałem do okupacji Sandomierza. Resztą natomiast ruszyłem na Kraków. Jak widzicie, Morawy poczuły się olane, że nie zaprosiliśmy ich na imprezę i dołączyły po prostu same. No i niestety, co mi pozostało wtedy do zrobienia? Musiałem się na to zgodzić. Próbowałem też jakoś tutaj dopaść armię Wiślan, ale niestety w tym czasie Morawy wprosiły się już tak totalnie na tą imprezę i zaczęły okupować Kraków, więc nie mogłem już nic innego zrobić, jak tylko czekać, aż Morawy zdobędą co chciały i wyjdą z tej wojny. W międzyczasie nasza familia się powiększyła o bardzo potężnego potomka, przyszły król Katarzyna 565. Wojna się troszeczkę przedłużyła, no ale Śląsk może stać się już naszym wasalem i szczęśliwie dołączyć do naszej familii. Teraz następnie poprawiam z nim relacje, żeby nam się tutaj, wiecie, nie obrażał za bardzo. Już chyba czwarty stackwipe, który im robię. A oni wciąż rekrutują wojsko. W sumie naszych handlarzy, których tutaj będę miał w okolicy, to ustawię na to, żeby mieli lepsze poprawienie relacji, wiecie, robili nam dobrą renomę za granicą, bo to jest super ważne. Wiecie, od tego naszego dochodu. No, wojnę musimy troszeczkę teraz przeciągnąć, już wyczyściłem totalnie wojska przeciwnika, więc spokojnie możemy trzymać to na low maintenance, bo mi grozi bardzo spora koalicja, więc trzeba poprawić relacje. Albo fuck it, koalicja to tylko liczba. No i mamy dziedzictwo Lecha, synowie Lecha, misja wykonana, mniejsza agresywna ekspansja. No i teraz zostało nam tylko zjednoczyć Polskę. Jak widać, Lwów zawsze był polski, mamy na to dowód. Kraków już dołącza powoli do naszej rodziny, a ja wybieram się teraz w odwiedziny na Mazowsze, bo zobaczyłem, że tutaj jakiś przekoksany władca zasiada na tronie 2-4-6, więc trzeba się pozbyć tego kraju jak najszybciej, to znaczy dołączyć ich do naszej szczęśliwej rodziny. Ech, ta propaganda szczęśliwości staje się coraz trudniejsza. No, Pomorza nie wzywam osobno, bo mają przekoksane armię łącznie, ale Pomorze będę chciał wyjąć z tej wojny jako pierwsze, więc lecimy najpierw na niej. W sumie tak nie wiem, czemu tego nie zrobiłem od razu, ale trudno. Bum, 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 nara, Pomorze. Pomorze już nie Pomorze. A zlecimy na Mazowsze, które okupuje mi Kraków i o dziwo ma tylko 4000 wojska. To jest cała ich armia. Bardzo dziwne,
No ale ja się kłócić nie będę, no nie chcą toczyć wojny jakoś sensownie, to lecimy. Warszawa znowu padła po 30 dniach. To wcale nie tak, że tutaj nie ma fortu i ten mem już nie jest taki śmieszny. Proszę, nie może się zdecydować, gdzie chce od nas Bęcki dostać. O, na szczęście chciało tutaj. Upadło, a my zajmujemy ostatnią ich prowincję, więc teraz zostało nam tylko pozdobywać forty. Wow, Śląski jest lojalny. Jej, kto by się spodziewał. Dobra, może już całe zdobyte, ale to co dla mnie teraz najważniejsze, to splądrować ich terytorium, żeby ich bolało bardziej, ponieważ Pomorze będzie no, naszym wrogiem przez dłuższy czas. Nie, nie zrobimy z Katarzyny generała, nie ma na to szans. Jak to pięknie wygląda, jak całe Pomorze splądrowane przez Polaków. Gorzej niż jak za potopu szwedzkiego. No i okej, kończymy tą wojnę, bierzemy Słupsk od Pomorza. 120 golda, war operation. Ej, nie są naszym rywalem jeszcze? Trade power. No i teraz Polanie mają już dostęp do morza, to jest najważniejsze. Jedno z poziomu tej dewastacji, jestem tutaj dumny. W sumie jak tak patrzę, to ja nawet za bardzo koalicją się nie muszę na razie przejmować. Więc się nią nie przejmuję dalej. Ach, nasza szczęśliwa rodzina powiększa się, mój panie. Następnie wybieramy się do Lędzian oraz z tego co widzę do Czernichowa. I szybki carpet siege na wszystkie prowincje Lędzian. Myślę, że na razie wejdziemy w pozytywne relacje z Białorusią, a następnie kiedyś ich zdradzimy, ale to za jakiś czas. Dochodzi do największej bitwy pod Chełmnem, którą wygrywamy, ale bez stack wipe'a. I teraz lecimy, chociaż... dobra, myślałem, że tutaj się wycofają wojska przeciwnika zaraz obok, no ale nieważne, lecimy na Czernigow. I tutaj po prostu wyłajpisujemy tą nację. Ona jest trybutariuszem, sojuszników ma sporo, jak jakiś durny fort do zdobycia, więc po co mi on? Tyle mnie tutaj zadowala. A my łapiemy kolejne prowincje do naszego przyszłego królestwa. I muszę przyznać, że zaczyna to wyglądać coraz lepiej, chociaż nie nadążam skorowaniem tego wszystkiego. No i nasz ostatni cel, Galicja, Wołynia, czas odzyskać Lwów dla Polaków. O, będzie nasz, jeszcze damy taki target. Nie, naprawdę, miał wyłączoną armię. Naprawdę. Nara. Wow, nawet jestem na plusie. I nie mam pożyczek, ale wciąż mam odsetki. Jak to możliwe? Galicję w Unii uczynimy naszym wasalem, ponieważ ma dużo korów, które możemy odzyskać od Białej Rusi. Ale to dopiero za jakiś czas, więc na razie to mnie zadowala. No bo agresywna, szczerze mówiąc, w ogóle mi nie przeszkadza w tym momencie. Ej, tu mi się husycyzm wprowadza. Mam chyba bardzo, bardzo zły pomysł. Husycyzm daje minus 20% kosztów nawracania kultury. Mamy misję dającą nam do końca gry minus 10%. Idee religijne minus 25%. Połączenie religijnych i influence ideas kolejne 20%. That's a bingo. No nie powiem, kusi. Może warto spróbować? Dajcie co myślicie na ten temat w komentarzu. Przy okazji pamiętajcie, żeby wpaść na NB, gdzie z kodem Lukas macie 3% zniżki. No jakby to powiedzieć, czas ci podziękować Leszku za współpracę. Niech żyje Katarzyna. Oj, chyba niektórym się nie podoba to, że kobieta rządzi w kraju, no ale trudno. To można powiedzieć, że po zjednoczeniu Polski musimy teraz, no, konsolidować dalej nasze terytoria. Dobra, wprowadzimy husycyzm. Jeszcze nie miałem okazji grać husycką Polską, więc chociaż sobie na tej modyfikacji tak zagram. A już możemy utworzyć Polskę, nawet dość szybko. W niecałe 20 lat od startu rozgrywki tworzymy Polskę. Jedna wielka, szczęśliwa rodzina. I tak, myślę, że przyjmiemy nowe tradycje i ambicje, bo jednak polskie są dużo lepsze. Może nie do podbojów, ale w ogólności jak najbardziej. Tego mamy bardzo rozbudowane misje dzięki temu. No jak i pojawia się decyzja o utworzenie Międzymorza. No, trochę trzeba będzie popodbijać. O, bunty husyckie, kto by się spodziewał? Ten government jest za dobry, żeby go nie brać, więc jak najbardziej. No, możemy adoptować husycyzm, co spowoduje, że dostaniemy Missionary Strength na 10 lat plus 10%, Missionary Maintenance minus 33%, ale koszty stabilność mnie zaboli i to bardzo. Ale myślę, że tak zrobimy to, bo to badziewie znowu mi przyszło na stolicę. A jednocześnie nie stracimy Crownlandsów, więc jak najbardziej jest mi to na propsie, żeby adoptować husycyzm w tym momencie. Tutaj już po prostu to podniesiemy normalnie. Bunty stłumimy też już normalnie. Więc mamy Polskę, wyspę husycyzmu w Europie. No oprócz Czech. Nie liczymy ich. U nas był pierwszy.
sumie jakby nie patrzeć, to mam sporo terytoriów, na których autonomia musi zrobić w dół. Więc lecimy z tym od razu. To jeszcze bardziej przyspieszy moje tutaj procesy nawracania wszystkiego. Więcej buntów! Co? Niszewa privileges? No! Bunty! Aha, 19 tysięcy, trzeba było to przeczytać wcześniej. To może bym jednak im to dał. No to dorekrutujmy wojsko. Boże, mogę mieć 33 tysiące, szkoda, że mi na to w ogóle nie stać. No i po magnaterii czas przenieść naszą stolicę do Warszawy, bo to poprawi troszeczkę naszą sytuację. No, zajęliśmy też całą Prutenię, która nam ostała się od Gdańska. Na szczęście Gdańsk teraz już nie jest pojedynczą prowincją, więc straci trochę sojuszy. I możemy to kliknąć zjednoczenie Polski, ale jeszcze nie planuję wojen na wschód, więc jeszcze nie będę tego robił. Dobra, czas na męską decyzję. Możemy atakować albo na południe, gdzie mogę zdobyć złoto, albo na północ, gdzie zdobędę handel od Gdańska. Handel bałtycki to jednak dość spora liczba pieniędzy. Trudna decyzja! Wprowadźmy więc instytucje, w wyniku tego wprowadzamy technologię, jedną, drugą. Bierzemy też misję zjednoczenie Polski, co daje nam teraz klejmy chyba na całe Pomorze, jeżeli dobrze widziałem. No, albo przynajmniej jego ważniejszą część. Naszym rywalem mogą być Czechy, co w sumie nie chcę, żeby to się stało. No i wypowiadamy wojnę Gdańsku o Gdańsk. I wzywamy Czechy do tej wojny, niech nas wspomogą. Przecież, nie? No, w sumie to lecę oblegać Mińsk od razu, to jest stolica Białorusi. Może uda nam się wtedy szybko wyjąć ten kraj z wojny, po prostu biorąc z nich war reparation oraz hajsy. No i możemy teraz zadłużyć naszego sąsiada, co jest mi na rękę. O, rzecz bordę, Peasant War! Zagapiłem się! Ryga niech będzie naszym wasalem, przyda się. Dalszy bieg tutaj zdobywania terytoriów nadbałtyckich przebiegał już dość spokojnie. W zasadzie wykorzystałem tą wojnę do wyczyszczenia wraz z moimi braćmi z Czech, moich buntowników, żeby żyło nam się przecież łatwiej i przyjemniej. No niestety do Szwecji jakoś dojść tutaj nie mogłem, nikt mi nie chciał dać przejścia, więc pozostawało mi już ich tylko wywajtpisowanie po jakimś czasie. Zamknij się, głupi psie! No i dostęp do Bałtyku zdobyty! Jej! No i mamy The Crown of Poland. Mamy zjednoczoną Polskę. 100% legitimacy. Udało nam się to wszystko pod dowództwem naszego króla Katarzyny. Zaczynam też przyłączać Śląsk do nas, żeby stał się naszą integralną częścią, ponieważ trochę tych za dużo relacji mam. Dobra, jednak podbój Gdańska był całkiem niezłą decyzją. Plus 8, prawie golda na plusie. Myślę, że tu w tym wypadku Polską polecę pod standardowy zestaw ilościowy, religijny i potem zastanowię się nad Influence Ideas pod nawracanie kultury na Polskę, ale to jeszcze zobaczymy w przyszłości. Na razie więcej Ben Powera! Nie no, patrzcie jakich rywali już mam przed 1500 roku, Nizaridów, Bułgarię, Francję, Frankię w zasadzie. No, światowa czołówka! Kilka lat po wojnach o Gdańsk wreszcie mam wszystkie pożyczki spłacone, więc teraz zajmiemy się rozwojem naszego handlu w tym regionie. Śląsk tuż przed integracją, wymuszamy na nim religię. Piękna ta nasza Polska cała, piękna, prawie husycka i wspaniała. Tak jak mówiłem, dajcie znać, czy chcecie, żebym kontynuował tą kampanię, może do jakiegoś większego podwoju i do nawracania całego świata na naszą kulturę, czy jednak międzymorze, jedna kultura. Wam wystarczy. Dajcie znać w komentarzu koniecznie. Trzymajcie się i miłego dnia.